Halo, halo, dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Baldur's Gate 3. Rozłożyliśmy sobie obozowisko. Nasza ekipa dostała level upy. Tutaj oczywiście składzie Gimper, Astarion, Gale i Laezel. Panią Posępne Serce lubimy, jest bardzo sympatyczną kobietą. Oczywiście bardzo fajnie, że siedzi tutaj razem z nami, ale no... Być może nie będzie z nami przez jakąś krótką chwilę podróżować i porozmawiajmy sobie z naszymi towarzyszami, słuchajcie. Clearly the tadpole. If we can't understand it, we'll never control it. Dobra, ty mi nie masz dużo do powiedzenia. Też nie jesteśmy w żadnym istotnym momencie fabuły, tylko po prostu zrobiliśmy sobie przerwę, więc pytanie. Dobra, Gale, opowiedz mi coś więcej o sobie. I hail from Waterdeep, the city of splendors. I'm a wizard of considerable and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. Cudownie. If the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. No, pięknie. Didn't that paint enough of a picture? Spróbuj dać do jego umysłu, jeśli nie chcesz, że tam otworzyć, to się zakradniesz. O, nie wiem, czy to tak ładnie. Chyba jak zrobię zły rzut, to będzie kiepsko, ale tutaj się udało. For a split second, you see a swirl of untamed magic. Then his defenses drop like a portcullis. Out! That was uncalled for. Ja się zgadzam. Założyłem, że jeżeli zrobię dobry rzut na statystykę, to wyjdzie dobrze. Not an eventuality I'm entirely unfamiliar with. Nevertheless, please don't try that again unless I invite you to. Dobra, spoko. No to można było mądrzej zrobić. To, że jakaś opcja jest dostępna w dialogu, nie oznacza, że trzeba ją kliknąć. Tego się dzisiaj nauczyliśmy, kochani. Że tak działa ta gierka. Dobra, to już wiemy, co mamy robić. Ze wszystkimi porozmawialiśmy. Lecimy, słuchajcie, w spanko. W takim razie, spanko, ważna sprawa. O! I co? I czekamy na nowy dzień. Dzień dobry, jesteśmy już uśmiechnięci i wypoczęci. Jest nas czworo. I rzucimy sobie okiem na mapę. Tutaj większość tak naprawdę mamy zbadaną, te ruiny sobie zbadaliśmy. Tu mógłbym pójść jeszcze pokręcić, ale nawet nie wiem, czy tutaj można wejść jakoś za specjalnie. Na pewno moglibyśmy pójść tutaj w lewo i przeniesiemy, albo nie będziemy się przenosić. Pójdziemy sobie tak, jak jesteśmy. To zresztą nie jest daleko wszystko. Pójdziemy sobie, a nawet nie tu, tylko tutaj i tam później w lewo. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ekipę mamy całkiem sprawną. Podobają mi się ci ludzie. Lubię ich. I... Czy tu można wbić? Można, ale nie wiem, czy tu coś nie. Tu się wracam. Potencjalnie... Wow, obróciło mnie. Więc powinniśmy pójść w lewo tam. Czy mógłbym jeszcze próbować tutaj przy tej bramie, ale nie wiem, czy oni mnie wpuszczą. Czy ja mógłbym z nimi porozmawiać? Żeby tutaj wejść. Że tak kliknę na bramę. Ej, patrzcie, brama się otwiera. Dzień dobry. Jesteśmy w gaju druidów. Pięknie. I są jacyś ludzie i będziemy mogli sobie z nimi porozmawiać. Wytrzę Mike'a. A, no dobra, tu nie ma długiego dialogu. Tam, gdzie jest jeden goblin, jest ich 10. Znikam, sądzę, na czynnik trzeba horda. Spieszne mam do kolejnej bitki, uspokój się. Druida, gobliny nie brały żadnych jeńców. Chętnie zobaczę jakąś zapłatę. Kurczę, nie pamiętam już tak dokładnie tej sytuacji. Są dzieci głupcze, musieliśmy się ratować. Doprowadzili się po stronę, żeby im schwytać druida. Niewiarygodne. Druida, gobliny nie brały żadnych jeńców. We lost him back at the ruins. Whole place is crawling with gobos. He trusted you. Nobody forced him to go with us. He insisted. And when things got tough, he couldn't keep up. Simple as that. My God, you're a coward! The human's eye twitches. He's about to blow.
Uderz diabelstwo, wymierz cios człowiekowi. Przestańcie, bo za perswazję. Szkoda, że nie mogę zobaczyć. O, mogę zobaczyć. I tu mam plus 4, i tu mam plus 4. Tylko nie wiem, ile punktów będzie wymaganych do tego, żeby to osiągnąć. Przemoc nie zwrócić tych, czy upokój się wreszcie. No, spróbuję perswazję. 11. No to mamy szansę. Perfekto, 20. Super. Astarion nie pochwala, on by się wolał bić. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. No i git. Nie bić się, typiarze, tylko trzeba się bronić. Prawda? Time to pack. Forgive that display. Lohard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Jestem Gimper, kozak. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Dlaczego chcą was tam wyrzucić? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Morda by się przekonać druidów do przerwania. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Okej. Okay. Nie dogoni czas, potrzebuję uzdrowiciela. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer. But he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. Chyba nie o to nam chodziło, ale... They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Really? Znajdę ją przy okazji, mogę. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. No dobrze. Astarion niezadowolony, ewidentnie. Możemy z Laezel pogadać. Mordo, przynajmniej poszukać uzdrowiciela, skoro już tu jesteśmy. You would dare waste our time. We seek Zoru by condition of our partnership. Deviation means your death. By either the tadpole's doing, or by my... Dobra, dobra, tam mała, nie spinaj się. Bo ci żyłka pęknie. Ziemniaki bierzemy. A jakieś talarki ci tam upichcę w piekarniku, będzie git. Jaka kijanka. Tutaj są questy, koleżanko. Idziecie, ekipa? Co się dzieje? Witaj, handlarzu. Mam dużo wspaniałych rzeczy na sprzedaż. Wygląda jak mały wiedźmin. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Naprawdę chcecie odgrodzić gaj? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Co z mieszkańcami? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Chcę powiedzieć, że w ogóle jest rejsi od potworów. Chodźcy nie przeżyją na szlaku, to prawda. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Rozumiem. Co sprzedajesz? Just some bits and bobs I no longer need. No i Gites, co ty tu masz?
cień, cień i okiem znany ogień, smoczy uchwyt, broń biała, tancerz deszczu, broń biała oburęczna i tu ma stworzenie wody. Czy tutaj specjalne takie rzeczy mają ekstra parametry? Dobra, on ma 1481 golda, ja mam mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów. Sprzedaj towary. To mogę wystawić. Aha. On nie jest zainteresowany kupowaniem, jest tylko zainteresowany handlem wymiennym, czy jak? Ach, tutaj on daje propozycję w złocie. No dobra, to lecimy. Słuchaj, muszelki. Świece, bo czemu nie? Tym można by oświetlać niby w nocy, nie? To poczekajmy. Żrącą bulwę sprzedamy. Tak jest. Nie, kolejna muszelka jakaś. Talerze. Woda. Talerz. Talerz, kielich. Muszla, pióro, pióro. Pęczek, pęczek. Muszla. Mroczny umysł. Malachit. Mała butelka, lina. Kubek, kubek, kubek. Bulwa. Kość. Czaszka. Tłuszcz. Bulwa. Balimy wszystko. Księga umarłych bóstw. Zgarnij to. Medalion. No to mi daje ten. To mogę sprzedać. Te rzeczy tak samo. Ciekawe, czemu jest cena przekreślona na niższą. Może mam mały skill? Nie mam pojęcia. A, koszula kolcza to mam w użyciu, a to mogę sobie porównać, jak sprzedaję. Dobra. Zbroja łuskowa, nie wiem, czy ona jest dobra nawet. Może jeszcze tak dla pewności, daj mi złoto. I jedziemy. Jeszcze bym się rozejrzał wśród moich tych sojuszników i z nimi powymieniał się ekwipunkiem. Co oni tam mają założonego, tylko muszę zobaczyć. Dobra, Gimpero. Ty masz hełm. I nie mam innych hełmów. Masz koszulę kolczą, która daje 13 pancerza. I plus 1 do zręczności. I coś widziałem, co dawało chyba 14 pancerza, tak. I plus 1 zręczności. Utrudnienie w testach na skradanie się, spoko. Rękawice mocy, to jest super. Zyskuję, zgubę absolutną. I to trafione ataki mogą otrzymać karę K4 do testów, spoko. Pasów nie mam. Buty, ok. Buława, 1K6. I zobaczmy. To wygląda fajnie. 1K8 i daje natarcie. Ale nie wiem, czy chcesz tak. 2K6, tu nie mam biegłości. 1K8, mógłbym tym się bić. Ale to jest oburęczne. Toporek. Mogę jakoś to posortować? Ciężko, dobra. Sejmitar, brak biegłości mam. Topór mam, brak biegłości. Pochodnia, no to nie, bo chyba wolę tą tarczę. To wygląda fajnie. Tylko to jest broń oburęczna, nie? 1K8 i mam natarcie. Pytanie, czy ja chcę klerykiem to mieć? Zaraz się zastanowimy. Dobra, poproszę kolejną postać. Astarion. Jest tak, na ciebie nie mam żadnego hełmu, to niedobrze. 11 plus 3 zręczność, to zostawiamy na bank. Tu nic nie mam, butów nie mam. Miecz krótki 1K6 i miecz krótki 1K6. To na pewno chciałbym, żebyś to był na dwie bronie. Ale nie mam chyba jednoręcznego. Plus ty potrzebujesz mieć broń finezyjną. To jest istotne. Półtora ręczna. I ona nie jest finezyjna. I to mi chyba uniemożliwia zrobienie paru tych. Paru akcji, nie? I skilli, które ja mam. Typu właśnie ten ukradkowy atak, czy atak z drugiej ręki. Więc jemu no też nie zamieniamy, bo to jest łotrzyk. Mage. No ty masz drąg 1K8 i to jest max chyba, co możesz mieć. Ty jesteś warriorką i ty masz miecz półtora ręczny 1K10. I to mógłbym ci wymienić właśnie, tobie mógłbym dać coś mocnego. Albo mógłbym ci dać to. I to jest 1K8. Ale no masz to na tarcie.
Zaszaruj na wszystkich przeciwników i obiekty na twojej drodze. No to jest ciekawe. I to też pozwala się przemieszczać. Odnowienie raz na krótki odpoczynek. Wow, czyli to raz tam sobie zrobię. A tym 1K10, co ty mogłaś robić? Gdzie to jest? Miecz żołnierski. Rąbnięcie. Zamachnij się, by zaatakować kilku przeciwników. To chyba ta włócznia jest lepsza, chociaż ma troszeczkę mniej obrażeń. Ewentualnie mam też możliwość. 1K12, gdzieś widziałem taki duży topór. Ten, nie. Taki wielki. Mam 2K6, młot w ogóle. I to jest fajne. To jest też dużo damage'u. I to jest uderzenie. 2D6 plus 3 plus 3. To jest sporo też obrażeń. Albo mam 1K12, czyli duży, duży, słuchajcie, zakres. Ale ten, dobra, to ja bym zrobił tak, że ten topór, ten młot i ten przewodnik, to bym sobie te trzy itemki zostawił i po prostu się przyjrzał im. Dobra, tu mamy kuszę, a całą resztę myślę, że możemy spokojnie sprzedać. Też chyba nie mam nic, żeby ci założyć. Ty masz zbroję 15, ona daje pancerza. To jest na pewno najmocniejsze ze wszystkich, które mam, bo ja tu mam 14. Dobra. To myślę, że całą resztę możemy mu sprzedać. Czy któryś z tych moich ma coś... Kto ma najwięcej charyzmy? Najwięcej ma Gimper. To on sprzeda z najwięcej kasy, nie? Nikt nie ma, chyba że jest jakoś tam... umie sprzedawać. Wojownik, żołnierz, szybkie dłonie, szlachcic. Nie, raczej nie mam takich rzeczy. Więc Gimperem powinienem sprzedawać raczej, bo on ma najwięcej charyzmy. O ile to jakoś tutaj w tej gierce akurat wpływa. Pokaż mi swoje towary. Spoko loko. Nawet słuchaj, udostępnię ci bardzo chętnie moje rzeczy. Dobra, to jedziemy. Drąg, drąg, łuk. Łuk. Sejmitar, łuk, łuk. Miecz długi. Pochodnie może zostawię. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Toporek, topór. Koszula. A nie, tarczę powinienem mieć założoną. Amulet zagubionych głosów zostawię. Świecę zostawię, sprzedam, bo mam pochodnie. Polędwica, rum, wino, ziemniaki. Świński łeb, to mogę sprzedawać. Ser z Waterdeep. A może się przyda. To sobie sprzedam. Połóż mi cash. Chyba, że coś masz, co mógłbyś mi dać. Ewentualnie. Tu masz jakieś strzały. Zwoje. Na jednorazowe przedmioty nie będę wydawał. Topór. 1K6 i masz cięcie. Nieokiem znany ogień. Po trafieniu powoduje płonięcie. No mógłbym tym się bić na przykład Gimperem, nie? Tylko to kosztuje 570 aż. To nie opłaca mi się. To nie da mi aż tyle. Hełm, rzuty obronne na zręczność plus 1, ale też 230, aż to dużo, chyba. Ach, muszę konkretnymi postaciami grać. Dobra, te ceny są podobne dosyć. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Niepokoi mnie to, że ta cena jest przekreślona na niższą. To tak sugeruje, że coś robię nie do końca okej, nie? Ale nie wiem co. Naszyjnik, naszyjnik, pierścień. Tarcze, lekkie zbroje, nie ma tutaj noże, sejmitary, pochodnie, no sobie zostawiłem ten młot dwuręczny, 2K6 sobie zostawiam. To wszystko sprzedaję. Chłop, zaraz cashu nie będzie mieć, jak się to skończy. Dawaj golda. I całe złoto do Gimpera bym przerzucił, dobra, to za chwilę najwyżej. Temu zostało 200 tylko. Ale tu już reszta też nie ma bardzo dużo tych rzeczy. To sprzedajemy. Wow, 406, aż co tu jest takie drogie? Zbroja za 125, chłop nie ma tyle kasy. Te zbroje całkiem nieźle kosztują. Dobra, dziękujemy za pieniążki. No i dobra, to resztę posprzedajemy później w takim razie. Ty masz też jakieś pierdoły i ty też masz jakieś pierdoły. Dobra. Nie ma problemu. Sama przyjemność, przyjacielu. Tyle pieniędzy? Petarda.
Golnego Impera. Czy można poukładać jakieś te przedmioty? Nie, mogę je tutaj tak zrobić. Punkty inspiracji 1. O, mam sortowanie. Od najnowszych, według wartości, według wagi, według typu. I super. Panele postaci tutaj są. Czary. Dobra. Lecimy dalej. Co tu się dzieje? Just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Take a moment, please. What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Musimy wszyscy zostać. Nawet jedno ostrze może zrobić różnicę. Cleric Bane. A po co ginąć za tych, którzy nie potrafią się sami obronić? No nie, no to spróbujmy. Perswazję. 6. No, zobaczymy. To jest kostka. Słuchajcie, tu już różnie się może dziać. She's right, Roland. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Okej. Czyli tych przekonaliśmy, żeby zostali. I oni sobie idą. Witaj, Toronie. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Okej, to wiele się nie dowiedzieliśmy od niego. Zasejwujemy sobie. I tu są jacyś ludzie. Dzieci, zobaczcie, kto przyszedł. They're tough kids, smart too. The future's in good hands. Dobra, musimy chyba do istotniejszych postaci pójść. Tu na przykład jest Zorro. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Słyszałeś, co mówi? Słyszałeś, co powiedziała? Pokłoń się. Taki radzę robić, co mówi. Chwila, ale ja się tym zajmę. No nie, tak na chwilkę pogadajmy. You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Coś mi się usta zepsuły, że się nie ruszają. Dobra. Rób co musisz. Bow. Lower. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him. I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. Wow. Ten Zorro coś odwalił? Bo ja nie pamiętałem właśnie tak. I've been through enough. Dobra, dobra, już, sorry, mordo. To może jakoś nie zapamiętałem. Z półtora tygodnia temu grałem ostatnio. Ale wydawało... Myślałem, że to jest ten... ten medyk. Znaczy, być równie brutalna. Świetnie, posebne serce pochwala moje postępowanie.
Will you still cry that I was rough? Dobra, dobra. Then I needn't make it again. The Teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Diablictwo, intuicja, czyli zamiary są szczere, musimy dostrzec ślady podstępu. Myślę, że są, ale zobaczmy. Okej. Okay. Kostka mnie dziś lubi. Something is off. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds. Perswazja Eliti do samouczek. Możesz użyć specjalnej mocy, która rozwija się w tobie, aby przekonać te osoby swoich racji. Wybierz wariant Eliti. Wejdź do umysłu Lezel. Tylko muszę rzucić na to. Okej, okay, cel 1. To nie da się tego nie zrobić. You see yourself through Lezel's eyes. To her, you are already a mind flayer. A monster in all but appearance. A shiver runs across your mind. You feel sated. Are we finished? Skończymy jedynie do szkółkę. Nie wiadomo, czy znajdziemy. Nie wydaje mi się sposób, jaki na mnie patrzysz. Przyglądę pogardę, ale traktujesz mnie jak abominację. No dobra, spróbujmy trójkę. To jest taki asertywny, ale nie jakoś hardkorowy. I see you as you are. What do you think is of no concern to me? Dobra, oczyszczenie, co masz na myśli? The Kresh holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Dobra. Może ta posępne serce nie była taka zła? Deszcz podrynny, dobry Boże. No okej. Okay. Pójdźmy tu, bo jeszcze mamy z kimś do pogadania. Z Toronem? Chyba nie. Chyba tam niżej ktoś będzie. Ach. Nie zdążyło się załadować i już wyszło. No dobrze. To tu na dole może prędzej z kimś. A nie, tu są po prostu kamienne drzwi. Tylko jak my tam mielibyśmy zejść na dół? No nie wiem, ale przejdźmy się po tym gaju jeszcze. Matis, kolekcjoner przedmiotów wartościowych. To ciekawe. Schowaj pierścień do kieszeni. Hey, hold on, you gotta pay for that. Zapłatą będzie doświadczenie. Pierścień należy teraz do mnie. To tylko żart, no dalej, rzuć monetą. Dobra, elo. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Nie, nie muszę, żegnać. No i cyk, tak się negocjuje. Twarda szkoła, patrz. A co to za pierścień? O, nie mam go. Widelec. Biadro. Talerz. Rozgwiazda. Łopata. Poradnik odwracania uwagi. Przewodnik po szwindlach. Sztuce scenicznej i sposobach na szybki zarobek. To mi się podoba. To bym kupił. Pierścień odporności na mrówki. Pierścień bycia naprawdę niewidzialnym. Pierścień Lekineusa. Narzędzia złodziejskie, ziemniak, złoto. Cudowna jest. Dobra, kupię od ciebie ten poradnik. Sprzedam ci to. Sprzedam ci te zbroje też. I tyle w sumie. Ten młotek chciałem sobie zostawić, to chciałem sobie zostawić. Most everybody says it looks like junk and moves on. Nie no, super masz te rzeczy. Chciałem po prostu pomóc przedsiębiorczemu diablęciu. Oh, you have. You definitely... Świetnie, najpierw ci okradłem, potem dałem ci dwie monety. Take care.
i wcisnąłem ci 4 zbroje. Świetnie. O nie, Gimper miał całe złoto. A nie, nie wszystko mi zabrali. Parę rzeczy tylko, dobra. Dobra, trzeba cię przesłuchać. Me? Dobrałeś coś? No, promise. I'm just a kid trying to make a living. Mm-hmm. You know who you should talk to? Moll. She's my boss, I guess. Good at finding stuff. Her office is through the crack in the wall over there, if you can fit. Świetnie. Gorzej być nie mogło. Sorry, to przypadkiem. O, sorry. Też niechcący. Zapomniałem, którym przyciskiem mogę podejrzeć następne akcje. Obrabowano mnie. Jaka jest twoja rola w tym interesie? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. A tego drugiego pytania nie mogę zadać? Co to drugie jeszcze zadać? To pierwsze to było takie na small talk. Stoisz na czatach, widziałeś coś podejrzanego? Me? Suspicious? No? W ogóle nie brałeś w tym udziału w takim razie. Mów prawdę albo rzucę ci na pożarcie niedźwiedziowi. Zastraszanie. 6. No jest szansa. I siadło. Super. Stop! Stop yelling at me, or I'll call Moll. No Moll to chyba taka dosyć najważniejsza. Czy to Moll mnie okradła? What? No, no, it wasn't her. She's my, my boss. I shouldn't have said that. I gotta go. Świetnie. Before you can say anything else, she sprints away. A, to była dziewczynka, okej. Okay. Brzmiała jak bardzo przestraszony chłopiec po prostu. Dobra, musimy znaleźć Moll w takim razie. Nie wiem, gdzie ona jest, no ale dobra, no połazimy tu. Dobrze, że mi złota nie zabrali. Co tu się dzieje? Fajnie, że tu dużo takich scenek jest. Wkurwiony druid. Możemy porozmawiać, co tu się wydarzyło? And the cowards only care about their bloody rituals. Mhm. These things over. Możemy porozmawiać? Święta zadawka. Dobra, dobra, niedźwiadku, spokojnie. Come, Magrin, give him a chance. You, get back. Gdyby nie ja, gobliny wygrnęły was do nogi, będę chodzić tam, gdzie mi się spodoba. Dlaczego jestem z takiego, nie szukam powodu, nie możesz po prostu mnie przepuścić? Ignoruj ich i przejdź dalej. Dobra, zapytajmy najpierw. It's forbidden to outsiders. Korga's orders. Dobra, spróbujmy jeszcze raz na grzecznie. Nie, i znajdziesz kłopoty, jeśli w tej chwili nie zejdziesz mi z oczu. Moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see. No miło, że się zreflektowałaś. Bez konieczności bycia niemiłym z mojej strony. Bardzo to uprzejme. Dobra. No myślę, że i ja chciałbym się z Kaką zobaczyć. Tu se kręcą rytuał. Witaj, Apikusis. Co powiedziałaś temu ptakowi? Ojej, nie widziałem scenki. Świetnie. Co? To było dalej. Nie chciałem jej zastraszyć, widzieliście to? O nie, i zasranko jeszcze mam. Jak to? Rzuć ponownie, o kozak. Dobra, nice. Elo.
A moment. We may talk, but I do not trust my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Zauważ, że się myli, da się ją powstrzymać. Dobra. Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Mhm. Rytuał powinien chyba zapewnić jej bezpieczeństwa. Ty nie pomagasz pozostałym go przeprowadzić. Podobno jakiś rytuał może zapewnić, czy pomagasz. But if Master Halsin does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. Mhm. Okej. No dobra, jesteśmy się troszkę dowiedzieli. Tu jest ptaszek. Ptaszkowski. Tutaj sobie niedźwiedź siedzi. Kępka. Kępka sobie śpi. Może nie będziemy jej budzić? Ostrożnie szturchnij niedźwiedzia w bok. Może nie. Może zostawmy. To, że jest opcja dialogowa, nie oznacza, że musimy jej używać, słuchajcie. Dobra, zanim pójdę tam, ja bym chciał znaleźć tą szefową tej typiarki. Tak w ogóle, bo to jest, są moje rzeczy. Tylko co, muszę się tu wrócić, tam gdzieś pójść? Nie jestem pewien. Pokaż mapę. Czemu sol nie jest zaznaczona? Szlak by to. Patrol Gitianki, Kaganeti, Pandirna, Ramas, Szczur. Nie podoba mi się ta. Dobra. Dobra, przejdziemy po prostu tutaj po całości. Kiepskie drewniane drzwi. Tu siedzi. Dobra, tu jeszcze będę mógł bić. Gdzie jeszcze może być to przejście? Mhm. No tu można zejść niby, nie? Ale nie wiem, czy to tu coś będzie? Chyba nie. Chyba, że tam łupy zrzucają i składują. Co, krząkasz? Masz coś wspólnego z kradzieżą? You see nothing out of the ordinary. Co, znowu mnie okradną? As you turn back, the child slips between the rocks. Okej. Przyjrzyj się skałą. O, oby się to udało. Cel 11. Zobaczmy. Oh no. You look the rocks over. O nie, mogłem przerzucić. No sign of a way through. Chyba, czy nie? Za szybko kliknąłem. Szlak by to. A kiedy mam save'a? 4 minuty temu. Chociaż czy ja dużo zrobiłem? Dobra, nie, no nie powinienem wczytywać i w ten sposób przerzucać, wiecie, rzutów. No dobra, trudno. Dałem ciała. Zejdę na dół i się rozejrzę. Świetnie. No było, tylko... No właśnie. No może go zabiję, tego Matisa? Ma moje pieniądze w sumie. Chyba mnie z nie lubią. A właśnie, jak reagują NPC, jak się kogoś zaatakuje tak o po prostu? Bo ty masz dużo golda, bo gdzieś... Tak? Masz dużo golda? Chyba masz. Jeszcze trochę.
Aresztuję cię za napaść. Podejdź do więzienia, spróbuj się wykręcić. A może małe co nieco? Spróbuj się wykręcić. Oszustwo, zastraszenie, perswazja. 11. No zobaczmy. O, 19 beka. Nie guźmy się o szczegóły, po prostu uważaj, git. A, i żyjesz dalej. O nie, nie da się ciebie zabić. Szkoda. To jakaś skrzynia. Zamknięta, mam wytrych. Astarion powinien to otwierać. Zasejwuj. Dobra. Otwórz wytrychem. Nie powiodło się, ale jak to? A masz te narzędzia? No masz. Powinienem narzędzi użyć. O, nie udało się. Szlak by to. To może zamek jest na wysokim poziomie. No dobra. Nie będę już kombinował. No dobra, no chyba nie odzyskam tych moich szalonych rzeczy. Tarczy mi zabrali też. Co za gnoje. Wstrętne. Jak tak można w ogóle? Dramat. Dramat. Dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze jest. Siema. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Jedynka. I'm not afraid. Chosen by the absolute, I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. No dobra, zatrzymajmy to. Looks like the absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Perswazja, nie zastrzel mnie, nie powinno ci sprawić trudności. Opuść kurz, żeby za chwilę dołączył do swojego brata. A na perswazji spróbujemy na grzecznym. Celem jest 6, więc. O, różnie może być, to kostka, ale daliśmy radę. Ona nie starczą do świnki, tylko sądzę, że goblinka umrze, zbierze sobą do gry wszystko, co wie. Z więźniem nie ty będzie decydować. No, wezmę dwójka. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. It's all right, Arca. Let's go. Lezel nie pochwala, ale ona jest straszna. Z Gailem pogadam. Gail to ziomal. But I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Co to jest ziewający portal? Co byłem na początku? Widziałem podobną rozróbę w ziewającym portalu. An inn in Waterdeep. Coś się zepsuła kamera. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Leads into the Undermountain, you see. Full of death, danger, and vast amounts of treasure. Hard to resist. A co poszło? Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Mm-hmm. Co później? I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" The crowd cheered. The tension drained into 5 dozen tankards. And soon, all was well again. To brzmi jak jego historia. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Well, I'll drink to that. Dobrze, mi się to podoba. Może tak być, pogadamy z goblinką może jeszcze. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Dopiero co ocaliłem ci życie, wypadałoby okazać wdzięczność. They'll peel your face off and nail it to a wall.
I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and priestess guards still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty Booyog. That's ciekawa informacja. The goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Nie wiem. Nie wiem, czy chcę ją wypuszczać. Sam znajdę kapłankę. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good. Ja nie wiem, czy bym jej wierzył, że tak powie. Na razie to sobie odejdę po prostu. Nie będę palił mostu. Ale chyba nie jestem fanem. Ola Ezel jest znowu zła na mnie. She will not know about purification. Nie sądzisz, że warto sprawdzić? A change is coming. I do not know the day. I do not know if it will be sun up, sun down, or at afternoon's high. But it is coming. And every unnecessary option we explore is another toll of the bell. Dobra, dobra, już spokojnie. Ale ty w ogóle nie umiesz grać w RPG. Kiepskie drzwi. Może je zniszczę? Tylko pewnie mi się rozwali trochę broń. A ty co się złościsz? Coś ci się nie podoba? Atak dystansowy. Wow. Dobra, a może ty? Będziesz miała najwięcej damage'u? No, tak się to robi. Git? I co tu jest? Ta się tam pulta. Znaczy, że tu może coś będzie fajnego. Posłanie, świetnie. A nie, to ona chyba ogólnie była zła, nie o te drzwi. Ja tu nic nie widzę. Git. No nic. Stąd możemy już wyjść. Skrzynia na dowody. Nic tam nie ma. Skrzynia z wyposażeniem też nic tam nie ma. Mógłbym tak strzelić z kuszy. Ale dobra, nie będziemy robić bzdur, słuchajcie. No Lael dobrze byłoby mieć, ona jest dobrą wojowniczką. No i może mi na przykład rozwalić tutaj kolejne drzwi. Ja to poproszę ładnie. O! Oj. Chyba nie powinienem tego niszczyć. Dzień dobry. Stop! This place is off limits. Leave. Tylko się rozglądam i przyjrzyj się jej twarzy. Bez obaw, chcę, żeby ci pomóc. Obawiam się, że nie mogę. Powierzyłem pilnowanie tego miejsca. Milcz, dziewczyno. Dobra. Nie wiem, jak ty masz intuicję. Test mądrości. Rzutem na taśmę. You note her grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? Pomóc ci wstać. I'd just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. Dekokt był mocno podejrzany. Skąd wziąłeś miksturę? Nie ty pierwszy masz problem z utrzymaniem się pewnej ilości mikstur. Z całkowita, zabierz jej torbę i... Dobra, skąd wziąłeś tę miksturę? From the old lady in the cave. The one with the lotions and potions. To her credit, it worked. I'm as strong as a bugbear.
and fearless. Of course she also warned of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Pilnowanie skrzyń to poważna sprawa. Deadly serious. Still, the sooner this wears off, the better. Mhm. Świetnie. Zapisy w trakcie dialogu są niedostępne. Ja już jestem po dialogu. Guards! Guards! Och. Co się złościsz? If this isn't the most boring post in the grove, I don't know what is. Mhm. Poddaj się idź. A, chłop ten. Że jednak przyszły jakieś straże, tak? Teraz spróbuj się wykręcić. Perswazja. Błagam ten jeden raz litości. No dobra, zobaczmy. 11 to nie tak malutko. Dobra, jest okej. Okay. Jak sobie chcesz. No dobra. A, zapisy w trakcie dialogu są niedostępne. A, tam przedgard, dobra. Tu Gale został. Coś sobie rozmawia z kimś teraz, tak? To jest coś takiego? Coś tutaj wszystko dewastuje. Widziałeś coś podejrzanego? Nic mi o tym nie wiadomo. Oho, akurat, no już przyznaj się, wszystkim ułatwisz życie. Zapewniam, że jestem nieszkodliwym przechodniem. To ja właśnie. A, to chodzi o to, że drzwi zostały zniszczone, a nie powinny być, rozumiem. Dobra, dobra. A, Gale'a też. Taką miałem nadzieję. Okej. Okay. Jego przepytywali. Ciekawe, takie... Widać, że niektóre mechaniki tutaj w tym wczesnym dostępie są jeszcze takie nie do końca idealnie zrobione. Ale ja zrobię idealnie do końca zrobiony zapis i póki co dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Baldur's Gate'a. Pa, pa!